Ach, pamiętam te piękne czasy, gdy w zimowy poranek grałem w Gothica otulony w koc. Ach, te piękne czasy. Dobra, teraz które to były te drzwi 3061? Chyba kantyna? Nie. Aha, to było tutaj. Inframare, czyli taka. No. Miejsce, gdzie jest doktor. Holy shit. Kibelek. Że komputer. Sedes. Terp. O, nie ma wody. Nie ma wody na pustyni. O, flara. Nie pamiętam już, kiedy ostatni raz miałem czas, by zrelaksować się przed telewizorem. W sumie ja też. Nie oglądałem telewizji od... Nie pamiętam kiedy. Sporządziłem notatkę. Dzień dobry, czy ktoś chce mnie tu zjeść? Nie? To dobrze. O! Wygląda też, że są tam jakieś interesujące rzeczy. Może to rozbijemy po prostu. Jej! A co to jest? Butelka Visake Somnus. Dopiero zauważyłeś moje nowe logo? Tak, jest od Blotka. I w sumie powiem to teraz, bo zapomniałem to powiedzieć na początku nagrywania. Zapraszam wszystkich na kanał mojego dobrego kolegi, Blotka Leukocyta. Albo na jego stronę na Facebooku, Shred Perspective Works. Jak się ktoś o mnie o to zapyta, będzie chciał dalsze informacje. Ja mam jego kanał YouTube'owy polecany na moim kanale. No i mój dobry znajomy tworzy, jest grafikiem komputerowym, a przynajmniej za takiego się uważa i właśnie tworzy takie różne okładki dla zespołów, plakaty, nie plakaty, naklejki na koszulki takie. No i czasami jak go ładnie poproszę, to też mi zrobi ikonkę do gry. Dobra, i odtwórzmy tą rozmowę, bo ktoś się nie umie dodzwonić na Skype'ie. Christ, you look worse than the last time I saw you. Dzięki. Though maybe you're just at a higher resolution. Oh, damn it. Note to self, never insult your last hope of survival. I just wanted to give you a word of advice. Those creepy artifacts, we don't know how they work. Or even what they do, I suppose. We, well, I saw someone too close to one once. Też jest zarażona. Don't want to know. I'm sure you'll be fine. Probably, I hope. Już dajesz suba? If you happen to find yourself in my neck of the woods, I'm kind of trapped. It's no big deal, really. Just throwing it out there. Oh no, that's hardly true. They're really completely harmless. Go on, it's just like wrapping yourself up in a warm blanket. Jej, więcej tekstu. Raport na temat pacjenta. O. Testy chemiczne. Seria standardowych testów chemicznych. Obiekt ssak naczelny, szympans. O. Substancja chemiczna temazepam. Temazepam. Rezultat zgodnie z oczekiwaniami. Obiekt wydaje się zrelaksowany i apatyczny. Substancja chemiczna dietyloamid kwasu lizergowego. Rezultat prawdopodobnie jak w przypadku wcześniejszych testów przeprowadzonych na zwierzętach z rodziny kotowatych, szympans nie wykazuje odporności na zastosowany stymulant chemiczny. Czemu cały nick Blotka kojarzy ci się z krwią? No nie wiem. Może dlatego, że ma blodek, co ma w sobie po angielsku blood,
I leukocyt też jest częścią składową krwi. Substancja chemiczna Vicaque somnus. O, to co znaleźliśmy, rezultat. Po wykonaniu zastrzyku tętno obiektu spada do takiego poziomu, że na pierwszy rzut oka obiekt wydaje się martwy. Prawda jest jednak taka, że obiekt żyje i ma się dobrze, a po pewnym czasie, co niewiarygodne, tętno wraca do normy. Nie stwierdzono skutków ubocznych. Czyli taki środek zwiotczający, powiedzmy. Substancja chemiczna tetrahydrokanabinol. Rezultat: środek ten uważany jest za całkowicie bezpieczny. Gdy używać go w umiarkowanych dawkach, obiekt staje się zrelaksowany i apatyczny. Na tym etapie nie wiadomo, czy stosowanie środka przez dłuższy czas może w jakikolwiek sposób wpływać na zdrowie psychiczne obiektu. Ten ssak nie nadaje się do dalszych testów. Proszę uznać to za oficjalną prośbę o dostarczenie kolejnych obiektów do testowania z kontynentu. Okej. Robimy save all'a. Okej. Oglądałem te szuflady, bo nie pamiętam. O, nie. Zasady korzystania z instalacji kriogenicznej. Mógłbyś nie przeszkadzać. Let me do a little spring cleaning. There. You didn't need the periodic table, did you? Okej. Zasady korzystania z instalacji kriogenicznej i tak w ogóle. Przeczytam to za chwilę, bo widzę, że zaś jest problem. O, nie, dobra. Instalacja kriogeniczna to szereg super nowoczesnych urządzeń pozwalających na zamrożenie ciężko rannych członków personelu z możliwością późniejszego przywrócenia ich do życia. Możliwe, że w trakcie hibernacji poddane jej osoby będą mieć lekkie halucynacje. Będzie to można potwierdzić dopiero wtedy, gdy pierwszy z zamrożonych zostanie wybudzony. Zasada równego dostępu. Za wystarczającą przyczynę do użycia instalacji kriogenicznej uznaje się następujące sytuacje. Którykolwiek z nadzorców lub członków kasty wywyższonych jest śmiertelnie chory lub ranny. Którykolwiek z członków niższej kasty organizacji Archaik, będąc w posiadaniu ważnych informacji, jest śmiertelnie chory, ranny. Pacjent jest zarażony wirusem lub bakterią pochodzenia pozaziemskiego pod warunkiem, że zostanie ona wcześniej uznana za niedrażliwą. Wszyscy członkowie personelu cierpiący na następujące choroby: kardiomiopatia, jaskra, Heinemedina, cukrzyca lub cuchnący oddech, halitoiz, ja chyba na to cierpię, powinni zostać poddani hibernacji w celu przeprowadzenia badań w późniejszym terminie. Każdy człowiek kasty wywyższonych w stanie śmierci klinicznej powinien zostać poddany hibernacji dla celów ceremonialnych. Czas przechowywania ciał osób zmarłych zależy wydłużyć z uwagi na prace przeprowadzone na Grenlandii, których efektem może być odkrycie sposobu na przywrócenie zmarłych do życia. O! Dostęp. Osobom nie należącym do personelu medycznego dostęp do instalacji jest surowo wzbroniony. W tej chwili z uwagi na brak personelu Archaik nie jest w stanie zapewnić funkcjonowania instalacji przez 24 godziny na dobę. Dlatego wysoki rangom narażony na podwyższone ryzyko pracownikom przydzielono opaski reagujące na zmiany tętna. Należy nosić je przy sobie przez cały czas, gdy tylko tętno użytkownika spadnie lub wzrośnie do poziomu mogącego zakończyć się zgonem. Opaska spowoduje automatyczne otwarcie wejścia do kompleksu kriogenicznego. Dodatkowe informacje. Członkowie niższej kasty mogą wypełnić odpowiedni formularz, otrzymując w efekcie uprawnienia do częściowej hibernacji w przypadku odniesienia obrażeń zagrażających życiu. Tak. Czyli co? Musimy się udać na wycieczkę po jakąś opaskę. Czy to jest to? Na ekranie pojawił się następujący tekst. Próbka pochodzenia pozaludzkiego. Włóż nową próbkę i spróbuj ponownie. Co? Moja ręka jest pozaludzka. Pozaludzka ręka. Jej! Dobra, a co jeżeli tu przyłożę tą drugą łapę? Obiekt w stanie krytycznym. Proszę skontaktować się z personelem medycznym. O. Myślałem, że będę mógł wejść dzięki temu.
tu jest opaska. Podkaz przyczepiony do niej małym pudełeczkiem. Ciekawe, do czego służy. Mogę ją połączyć z tym? Nie. Okej. Ale to zróbmy tak. I teraz powinno mnie puścić... Nie. Aha, założyłem ją. No niby mam tą opaskę, ale co dalej? Nie pozwolą mi rzucać mięsem, bo ja... Jakaś substancja chemiczna, okej. Okay. Proszę skontaktować się z personelem medycznym, no ale nie pozwoli mi tu wejść. Chyba, że to ja mam być w stanie krytycznym. O, zobaczmy. Jest to jakiś sposób, żeby się, że tak powiem, uderzyć albo coś. Witaj, Michatron. Witaj, Blodek. To znaczy... Nie, 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 nie tutaj. Będę muszę coś zrobić z tym. Cholera jasna. Ile to już godzin w tej grze? O... Mam nagrane 2 odcinki i teraz kręcę 4. Czyli... druga godzina gry mija, coś takiego. Nic więcej się tu nie otworzyło? Może muszę znaleźć tego potwora, żeby mnie uderzył 2-3 razy. Na tablicy widoczna jest informacja o modernizacji skanera siatkówki oka, umożliwiającego wejście do biblioteki. Oprócz tego ktoś przypiął artykuł prasowy na temat niedożywienia oraz suplementów diety. Okej. Okay. O, czy ja będę od ciebie potrzebować krwi? Chryste, co mi przychodzi do głowy. Albo głowy? Nie. Stąd przyszedłem. Okej. Kurde, pierdzielony labirynt jak zwykle. Gdzie mnie jeszcze nie było? O... Nie wiem, czy w dwójce byłem, czy nie byłem. Szóstka to jest machine room. Już tam. Ale tam już byłem. P
Piątka. Tu jest czwórka. Czwórka to jest. Tak. Zobaczmy, czy byłem w piątce. Ale chyba byłem, tak mi się wydaje. Tu jest zbrojownia. A, tu ostatnio mnie ten potwór zaskoczył, tak w ogóle. Jest tu coś? Cegła. O, flara. Baterie, no dobra. Już byłem. I zaś się pogubiłem. Machine room. W machine room już byłem. No nie byłem tylko w dwójce chyba jeszcze. Czyli cały czas prosto. Ale te drzwi się zacięły. Piłom ich nie otworzę. Domyślam się, że muszę zrobić coś tutaj, tylko kurde co. Mam tą opaskę na sobie. Jak to ma niby zadziałać? O, chyba że mogę połączyć to z tym. Tak, jasne, może mógłbym po prostu wyprodukować sobie wyjście z tej sytuacji. Albo nie. Napełniłem strzykawkę substancją ze słoja. A, bo to zmniejszy moje tętno. Próbka pochodzenia pozaludzkiego. Już nową próbkę spróbuj ponownie. Fuj, gdzie jest reszta ciała? No dobra. Niezłą fazę mam, widzę. Can you hear that? Yeah. O. Damn it. For a moment there I really thought that might have been curtains. Okej. Okay. Dzień dobry, jest tu kto? Wskaźnik pokazuje minus 200 stopni Celsjusza. To niska temperatura nawet jak na tutejsze warunki. Okej. Okay. Zastanawiam się, czy coś tam jest. Może i lepiej niż, że nie wiem. Lodówka kriogeniczna. Niewielka kriokomora. Mogę ją podnieść albo coś? Nie. Coś ciekawego? O, baterie. Może być, powiedzmy. O. Dobra. Raz kozie śmierć. Fuck. Hello. The fuck? Mam głowę. I've got a head. Dla niego to już chyba koniec trasy. Właściwie mało mnie to obchodzi. No dobra, mam głowę i rękę. To znaczy, że w końcu się mogę dostać do biblioteki, tak? Więc zrobimy save all. I spróbujemy się tam przebiec. Możliwe, że nigdy do tego nie przywyknę. No, ja raczej też. Nie zgadnę, teraz mnie coś będzie gonić. Tętno, serce czuję aż w gardle normalnie. Takie napięcie. Nie wiem czemu się aż tak boję. My ją spiszemy zależnie.
Piszemy zażalenie do paradoksu, że w tej części nie ma pieseów. Jakiego paradoksu? To nie jest gra paradoksu. Mr. Mich, pamiętaj te czasy. Pamiętam te czasy, tyle że ja grałem w coś innego. Ale klimat się pamięta. Hech. How peculiar. I could have sworn we remembered there being a door here before. How queer. What's in that direction? Oh, silly old me. I haven't got any hands to point with, have I? A to kutas. Zabrał mi drzwi. Kręci mi się w głowie. Nie mogę chwycić kramki. Spróbuję później. Nigdy nie grałeś w Gothica? The fuck? You sure you know where we're going? Didn't we pass the door just back there? Dorównuje mu tylko Wiedźmin. No, kłóciłbym się. O, znalazłem drzwi. You see? You silly Billy. It was here all along. Would you like Uncle Clarence to take the steering wheel for a while? You should see your face. This is actually gonna be fun. Perhaps I won't get you killed after all. Po drodze natknąłem się na niemałe towarzystwo, ale byłem wreszcie blisko celu. Miałem pewność... Natknąłem się na niemiłe towarzystwo, przepraszam. Miałem pewność, że za tymi drzwiami znajdę odpowiedzi na dręczące mnie pytania. Odpowiedzi, których powinienem był szukać już w roku 2000, gdy otrzymałem list od ojca. Dlaczego tak długo zwlekałem? I don't know. Trochę zmiana wystroju widzę. Jej, więcej czytania. Kartka z jakimś dziwnym tekstem, nie potrafię go odczytać. Hey, I can read this. Guess your old buddy Clarence comes through for you again, monkey. Do you wanna know what it says? Do ya? Do ya? Do ya? I bet you do. Ten głos brzmi trochę jak Joker. Can you feel a draft? Powiedzcie, że nie. Zaczynałem grać w jedynkę, doszedłem do pierwszego miasta zaraz za ścierwojadami czy coś, a potem jakieś przestałem grać. O, typowe granie w wersji Blotka. On nie umie grać w żadną grę. On gra i przystaje. O, ołówek! Okej. Drzwi, przyroda. For all the crappy cliche films you got bundled up in here, you sure don't recognize a classic mechanic when you see one. Dopiero po gimnazjum się tak zaczęło. Pokaźna kolekcja powieści detektywistycznych. Dziwne. Rzeczywiście dziwne. Fizyka i matematyka. Szereg zniszczonych od nadmiernego używania książek z zakresu językoznawstwa. Jesus. Ta półka się da odsunąć, tylko jak? Dobra, save all. W ich wnętrzu czuję się bezpiecznie, jakbym nie miał nic do stracenia. Ale Clarence, jego tam ze mną nie ma. Drzwi są zamknięte za pomocą dziwnego mechanizmu. Musi być jakiś sposób, żeby je otworzyć. Okej. Dzień dobry. Oh my god!
He's dead. Quick, if he hasn't started to smell, give him the kiss of life. Howard, mój ojciec. Przeczuwałem, że tak to się skończy. Po co w ogóle tu przyjechałem? A, znaleźliśmy ojczulka. Jej, mogę zapalić światełko. Dźgnę cię ołówkiem. Dobra. Wnioski na temat świadomości wirusa Tungay, Howard Love Rescue. Gdy opuściłem ostatni bastion ludzkości na terenie tego kompleksu, utwierdziłem się w przekonaniu, że moje przypuszczenia były trafne. Wyciągnąłem właściwe wnioski i tylko dlatego udało mi się dotrzeć tak daleko. Mając trzeba już pomału kończyć Penumbra i zacząć Dark Souls? Mając musiałby siedzieć obok i mniej dopingować. Jaram się fest grami, ale teraz, żeby grać, to ciężko. The fuck? Nigdy nie mówiłeś, że potrzebujesz dopingu. Trochę czasu zajęło mi przedostanie się przez sześć schronów, przez część schronu opanowaną przez wirusa, ale w świetle poczynionych po drodze obserwacji moje wcześniejsze odkrycie wydaje się jeszcze bardziej oczywiste i znaczące. Zarażeni ludzie komunikują się ze sobą. Podobnie, choć prostsze formy komunikacji obserwować można wśród zarażonych istot należących do innych gatunków. Zarażeni wydają się ze sobą porozumiewać także wtedy, gdy pozostają poza zasięgiem wzroku i słuchu. Telepatia. Pomimo przywodzącego na myśl katonię zachowania zarażonych, ich mózgi wydają się być zdolne do wytężonej pracy. Prezentowana przez nich umiejętność rozwiązywania trudnych problemów bywa dość często znacząco wyższa niż w przypadku zdrowego człowieka. Zostaną rozdzielone, istoty tracą tę umiejętność, co może wykazywać na istnienie jakiegoś wspólnego umysłu centralnej inteligencji. Aha. Wniosek poziom. Poziom prezentowanej przez zarażonych inteligencji jest tak wysoki, że możemy założyć, iż wspomniany wspólny umysł jest zdolny do racjonalnego myślenia. Ok? If you know what I mean. To właśnie ta konkluzja stanowi fundament moich ostatnich działań. Choć zarażeni krążą bez celu, jak bezmyślni, z braku lepszego słowa, zombie, nie są głupsi niż pszczoły, robotnicy zachowują się jak roboty, to prawda, ale nie są głupi. Krótko mówiąc, sądzę, że z tą centralną inteligencją można w jakiś sposób się porozumieć. Zawrzeć jakiś układ, jednakże komunikacja będzie prawdopodobnie niemożliwa po zarażeniu. Chyba, że uda się zapanować nad infekcją do chwili skontaktowania się z Rojem. Musi być jakiś sposób. Rozmawiałem dziś z umysłem Tungaita. Miałem rację. Jest niewyobrażalnie inteligentny. Powiedział mi wszystko. Wszystko, co chciałem wiedzieć. To niepojęte. Nie mogę na to pozwolić. Wybacz nam, Boże. Oh, dims. Daddy popped his clogs. Boo bleeding who? Get on with it, will ya? Okej. Okay. Jej, bateryjki. Nic. Kolejne bateryjki. O, flara. Pup. Rozumiem, że to otworzyło te drzwi. Dobra, no robimy save'ol. Dobra, a w tym momencie ja się z wami pożegnam. Dzięki za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Na razie.